Siemacie ludzie, z tej strony Damian. Witam was w kolejnym tutorialu. Dziś zaglądamy do Photoshopa, żeby zrobić coś takiego. Stop the train. Zatrzymamy sobie pociąg. Użyjemy wiele warstw. Użyjemy kilku technik, takie jak fotomanipulacja czy matte painting. Tak jak pisałem raz na moim blogu, nie mylcie tych dwóch definicji. To są troszkę różne techniki. Wiele osób właśnie uważa, że matte painting i fotomanipulacja to jest jedno i to samo, ale są w błędzie, więc idźcie tym tropem. My zagadnień tych kilka tutaj wypróbujemy, nałożymy kilka warstw. Tutaj nawet pokażę wam, ile jest tych kilka warstw. Ale nie ma co się przerażać, naprawdę nic strasznego. Może wygląda, że jest tego dużo, ale spójrzmy, tutaj na przykład są kopie dymu, cząsteczek, cień pociągu, więc niektóre warstwy to jest po prostu 3-4 minuty roboty, więc nie powinno być problemu. No dobra, zacznijmy sobie. Ja tu mam przygotowany już wycięty pociąg, który wycinałem ponad 1,5 godziny. Myślałem, że mi szlak trafi, że wyjdę obok siebie. Mam takiego fajnego chłopaka, zdjęcie jego schowane. I mamy też przygotowane tekstury. Troszkę mam tu pobałaganione, ale spokojnie. Na moim blogu wszystkie tekstury znajdą się w jednym pliku, bardzo ładnie poukładane. Na początek odpalmy sobie nasze tło, zdjęcie główne, z którego będziemy korzystać, i odblokujmy, klikając dwa razy szybką myszką, żeby odblokować naszą warstwę, i już jesteśmy gotowi do edycji tego zdjęcia. Pierwsze, co sobie zrobimy, to wybierzemy z narzędzi magiczną różdżkę, czyli narzędzie szybkiego zaznaczania, i usuniemy sobie tło. O, w ten sposób. Tam zaraz będą cienie, wszystko, więc nie martwcie się. Troszkę mamy tutaj defektu, ale bardzo szybko się go pozbędziemy. Wystarczy, że wybiorę magiczną gumkę. Magiczna gumka ma to do siebie, że wycina wszystko jednolitego koloru. Czyli na przykład złapię za zieleń, to wszystko, co symetryczne, się podobne do tego koloru, wytnie. Jeśli są duże kontrasty, tak jak tutaj z niebieskim, to pozbędziemy się tylko niebieskiego. Gdzie tu jeszcze mamy? Tam mamy, widzę, w tle. Tam jakieś drzewko. A, to sobie zostawmy. To gumką dojedziemy. Tam jeszcze w rogu coś widzę. Aha. No i wystarczy na razie, zaraz to gumką poprawimy. Mamy już wyciętą właśnie naszą lokację. Wybierzmy sobie teraz chmury, jakie będziemy chcieli użyć. Początkowo wybrałem te, ale ze względu na jakość warstwy zrezygnowałem. Była ona zbyt kontrastowa wobec tej, którą tu mam, i wobec mojego zdjęcia. Nie było takiego, na tych zdjęciach tutaj nie ma takiego szumu, jak patrzy nawet z takiej zwykłej odległości, a tutaj widzimy ten szum, i to dosyć bardzo, więc zrezygnowałem z tej warstwy i znalazłem coś takiego. Moondark. Oczywiście wszystko staramy się szukać w HD, bo zależy na jakości. Rzucamy to warstwę niżej, wpiszmy sobie, klikając dwa razy szybko, chmury. Tutaj wpiszmy sobie na przykład tory kolejowe. Dobra. Teraz sobie tutaj to dopasujmy. Zależy mi, żeby księżyc był z prawej strony, bo jak ja będę tutaj stał, to oświetlenie będzie z prawej strony, więc róbmy wszystko na jedno oświetlenie, nie bawmy się, nie utrudniajmy sobie na kilka świateł. Klikam po prostu Ctrl T bądź Edit. Zaznaczam oczywiście tę warstwę. Edit i Free Transform, czyli Ctrl T. Klikam prawym przyciskiem myszy i Flip Horizontal, czyli obróciło nam to poziomo w przeciwną stronę. Teraz trochę zeskaluję to zdjęcie na mniejsze. Jeszcze trochę. Troszkę można wydłużyć. Mniej więcej coś takiego. Powinno być fajnie. Na razie to nie wygląda ładnie, nie martwcie się. Teraz dopasujemy sobie to tło z tyłu, wybierzemy gumkę. Wielkość mniej więcej, nie no, 22, tak 35 może być.
A, przezroczystość zmienimy tak po 70, tak jak ja mam tutaj, zostawmy i wymarzymy tutaj krawędzie tego, żeby bardziej nam się to wszystko z tłem zlewało. Troszkę w lewo, tam przeoczyliśmy. Można jeszcze na tak dać 30 nawet. Tak, tu sobie troszkę możemy wyjść. Dobra, idźmy na prawą stronę. Gumka to bardzo ważne narzędzie. Co byśmy bez tej gumki zrobili? Pomocna jest przy wycinaniu włosów, przy poprawianiu kontur teksturów, krawędzi, ujednolica z tłem wszystko. Naprawdę jest bezwartościowym narzędziem. Tam sobie zaraz troszkę mgły dodamy, żeby było tak jeszcze lepiej to wszystko utrwalone. No, już lepiej to wygląda. Mam jakąś budkę, olejemy ją. Troszkę tam wyjdziemy. No, na razie mamy coś takiego. Teraz dodamy sobie taki efekt jak czarno-biały. Black white. Zmienimy tutaj mniej więcej coś takiego jak 63%. To fajnie wyglądać. Dodamy sobie teraz gradient map i prawym przyciskiem myszy wybieramy Create Clipping Mask, czyli utwórz maskę przecinającą. W tym momencie Clipping Mask, czyli nasza maska przecinająca, będzie działała tylko na warstwę poniżej. Jest nawet strzałka, na którą tą warstwę działa. I jeśli ja sobie dałem teraz właśnie Gradient Map, to ten Gradient Map będzie działał nam tylko tutaj na teksturę poniżej, na warstwę bezpośrednio poniżej. My jednak sobie na razie zmienimy na normal i wybierzemy światła na niebieski. Granat taki nawet. No właśnie, w ten sposób. Żeby jak najbardziej ujednolicić tło, znaczy się tą teksturę z tą z tyłu. Zobaczmy jak to wygląda bez, jak to wygląda z. Dobra, można troszkę nawet jeszcze zmniejszyć. Weźmy sobie teraz jeszcze, wybierzmy fotofilter, czyli filter fotograficzny, można by rzec. Są też takie właśnie na aparaty, jak się zakłada. Wystarczy sobie na obiektyw założyć taki filtr fotograficzny i już zdjęcie wychodzi nam inaczej. Chcemy zimny filtr. Zobaczmy 80. Porównajmy z 80 dwójką. Ten jest troszkę za jasny, więc zostaniemy przy 80. Ok. Coraz lepiej to wygląda. Na początku właśnie musimy takie zabiegi robić kolorystyczne, żeby wszystko sobie mniej więcej tutaj zrównać w jedną całość. Co dalej? Dalej dodajemy sobie trochę cienia tutaj, żeby nam tam więcej cienia było. Zmienimy brusza, no mniej więcej na 98. Zmienimy tutaj na mniej więcej wartości krycie i przezroczystość na 40%, no po 39. I tam sobie przejedziemy, ale jak najmniej, żeby tutaj te krzaczyska zahaczyć. O, właśnie. Można sobie jeszcze to ustawić też jako clip mask. Nie będzie nam tam psuło efekty z tyłu. Tak, tory kolejowe tam ładnie świecą. Te krzaki są tutaj z przodu, więc nie ma sensu ich tutaj zakrywać. One mają mieć trochę światła. Dobra. Mniej więcej już to zaczyna wyglądać fajnie. Teraz dodamy sobie nasz pociąg, który ja już mam wycięty. Tutaj jest.
tak jak wspomniałem, wycinałem go dosyć długo. Więc nie zamierzałem wam tego pokazywać, jak ja to wycinam. Pousypialibyście tutaj. Zresztą już pokazywałem w wcześniejszych tutorialach, jak wycinać. Więc myślę, że każdy to potrafi. To jest priorytet wręcz. Dobra, skalujemy nasz pociąg. Czyli Ctrl T. Musimy sobie teraz wyobrazić mniej więcej, jak on będzie wyglądał. Tutaj go kładziemy na torach. O, właśnie, jeszcze trochę mniejszy. Trochę jeszcze, tak jakby z dalsza był. Kładziemy go na torach. Mniej więcej tak. Bierzemy sobie prawym przyciskiem myszy. Bierzemy perspektywę. Teraz możemy się dowolnie bawić z naszą perspektywą. Ja dam Ctrl Z. Delikatnie go do tyłu trochę zeskalujemy. Przód bliżej, ten tył z przodu, taki delikatny rozmaz. Jak coś jedzie, to się wydaje takie z dołu bliższe, z góry bardziej nam się obraz rozmywa, więc musimy właśnie to spojrzenie tego pociągu mniej więcej zachować jak najbardziej naturalnie. Dodajmy też do niego czarno-biały. Black and white. Prawym przyciskiem myszy, create clipping mask. Zmienimy przezroczystość na 30%, 40%. Wejdźmy sobie w image. Adjustments i zaznaczmy warstwę najpierw. Wybierzmy właśnie jasność i kontrast, czyli brightness i contrast. Troszkę światła musimy dać mu mniej. Tak. I zwiększmy tutaj kontrast. No. 63. Ok, wygląda całkiem fajnie. Weźmy, skopiujmy sobie nasz gradient map, przytrzymam klawisz Alt i po prostu przeciągnę nad warstwę, którą chcę skopiować. W tym momencie już mam kopię naszego gradient map. Wybieram sobie Create Clipping Mask. Zmniejszę troszkę kolory. Weźmy sobie, zobaczmy, może troszkę darken tylko. O, będzie jeszcze jaśniejszy. Już lepiej to wygląda. Oświetlimy go jeszcze innymi metodami zaraz. Teraz ominąłem bardzo ważną rzecz. Tak jak wspominałem, gumka jest bardzo ważna. Jest to bardzo ważne narzędzie i użyjemy go właśnie teraz. Zmniejszymy sobie krycie i przeźroczystość. Przeźroczystość jest tu, krycie jest tu. Będzie na odwrót. Zmniejszymy sobie gumkę do rozmiaru 25 i same krawędzie delikatnie będziemy teraz mazać, tak żeby też tutaj te wszystkie krawędzie bardziej nam się skomponowały. Mogłem skopiować, żeby pokazać wam porównanie, ale zaraz do tego dojdziemy. Same krawędzie, nic więcej. Będzie się lepiej nasz obiekt tutaj zachowywał wokół całej przestrzeni. Ciuch, ciuch! Ciuch, 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 ciuch. Wiecie, że tylko dwa razy wyjechałem pociągiem? Wstyd. Wstyd. Dobra, tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość. To mazać, jeszcze raz mazać. Zobaczmy tak dla przykładu. Lewą krawędź, tutaj się przyglądnijmy. Strzał. A teraz jak wygląda? Właśnie o to chodziło. Krawędzie są lepiej dopasowane. Lepiej to wszystko działa na tekstury wokół. Keep off. Już niedużo zostało. Ja tak oczywiście wszystko też robię tutaj na odpał. Wy sobie musicie przy tym posiedzieć trochę. Dobra. Mamy. Żeby lepiej to wyglądało oczywiście. Wymaga to trochę czasu. Dodamy sobie nową warstwę. I zrobimy cień pod naszym pociągiem. Wystarczy tutaj na 39 na 39. Przeczystość i wszystko. Bo już też nie musi być duży. Interesuje nas tam
cień. Troszkę tego cienia tam trzeba dać. Zmniejszmy sobie naszego brusza. Dajemy sobie tutaj cień z przodu. Tak, to jest ten cień. Może być bardzo mroczno nawet. Tutaj taką lukę. Zobaczmy, jak to wyglądało bez cienia, a z cieniem. Ja mam troszkę monitor źle skalibrowany. No ale. Tak. Okej, okay, mamy tutaj cień naszego pociągu, który jeszcze bardziej wszystko urzeczywistnia. Teraz dodamy sobie kolejną warstwę, tym razem z powrotem nad nasz pociąg i poprawimy jego kontrast. Prawimy wszystkie myszy, Create Clipping Mask, wybieramy opcję Edit, czyli edytuj, wypełnij fill, 50% szarości, OK. Zmieniamy warstwę na Overlay, czyli nakładka. I w tym momencie szarość, jeśli jest idealna, czyli 50%, ani czarna, ani biała, po prostu idealna szarość, na nakładce, zmieniając warstwę na nakładkę, znika nam wszystko i możemy się pobawić w światło-cienie. Czyli tak zwana zasada Dodge and Burn. Czyli światło-cienie po prostu. Czemu taki brzydki znaczek? Nie ten miał być. Co jest z tą klawiaturą? Ten. Właśnie. O. Dodge and Burn. Bardzo popularna technika światło-cieni. Wiele osób się kiedyś mnie o nią pytało i zaskoczyłem wszystkich. Ha, ja się znam. Skąd ta nazwa? Ono proste. Dodge i Burn. Rozjaśnij i przyciemnij. Wielkie mi halo. A, natężenie 25% wystarczy. Wielkość brusza. Tutaj sobie możemy zmniejszyć. Flaga jest jasna. Tutaj. Tutaj jest dużo światła. Troszkę 25 jednak. Tutaj mamy napis taki piękny. Trzeba go rozjaśnić. Mamy naszą poprzeczkę. Trochę zmniejszymy, damy na keep off. Trzymaj się z daleka. Też trochę rozjaśnimy. Tu mamy o światełko, tu mamy dużo światła. Trzeba szukać takich jak najbardziej jasnych elementów. Na przykład, nie wiem, suknia kobiety z aksamitu. Ona bardzo fajnie odbija światło. Dużo światło cieni właśnie produkuje takie tuś, jak kobieca suknia. I można tam naprawdę pobawić o bardzo fajne światło cienia. Tam mamy światełko. Wy też oczywiście tutaj musicie sobie chwilę nad tym posiedzieć i popracować, żeby to doprowadzić do naprawdę fajnego, wyglądającego efektu. Tu mamy jeszcze światło. Sporo tego światła. Oczywiście korzystamy z maski przecinającej, żeby się nie martwić o to, że wyjedziemy. Swoją drogą ciężko byłoby nie wyjechać teraz, tak? Czy mógłby jechać? Tak. Żeby stać w rogach. Jojo. Tutaj jeszcze właśnie światło. To tak bardziej to podjaśnić. Tam w rogu. Dobra, dodajemy trochę cieni. Tu mamy taki wielki pas cienia. Tu od razu pojedziemy. Tu mamy kontrast. Zmniejszymy troszkę. Aha, tu. I tu ten cień można też poprawić. Tu mamy fajny cień. Tu mamy taki cień. Tu mamy cień. Między tymi gwoździkami. Gwoździki rozjaśnialiśmy. Tu możemy przyciemnić. Tutaj tak samo. Przepraszam. OK. Zobaczmy, jak to wyglądało przed, a jak wygląda po. Jo, widzicie? Skopiuję nawet. Patrzcie się. Tak, a tak. A nadużyję tych dwóch warstw. Oj, wróć. Create Clipping Mask. Właśnie.
Teraz to wygląda jeszcze ciekawiej. Teraz to samo zrobimy z torami kolejowymi, tą samą zasadę. Feel, dodge and burn. Wolę to robić na osobnych warstwach, powiem wam. Patrzcie, jak to wygląda nawet. To światło, cienie. Fajnie to wychodzi. Wolę to robić na każdej z osobnej warstwie, dlatego że mam pewność, że nie wyjadę za rogi. Że będzie wszystko ładnie skrótne, niż na sam koniec na jednej warstwie martwić się, że wyjadę tutaj za róg. Ej, chciałem pokazać im coś. Że wyjadę tutaj za róg i będzie mi świeciło tam nagle z tyłu coś. Dlatego warto troszkę poświęcić temu czasu. A zrobić to dokładnie i lepiej. O, tutaj rozjaśnimy te tory. Tak będzie padało zaraz dużo światła. Przez nasz Magic Field. Tutaj też mamy światło cienia. To sobie możecie przewinąć na jakieś 5 minut, wydaje mi się. Ok. Zwiększmy duszę, ale nie aż tak. Oj, przesadziłem znowu. Dajmy na 20. Nie. Dajmy na 13. Ok. Tutaj sobie powiększymy to. Widzicie, ile jest tu takich odstających kawałków, które naprawdę fajnie można podświetlić? Jest tego trochę. Tutaj trzeba dużo światła dać, dlatego że tutaj będzie ta nasza magiczna osłona, którą zatrzymamy pociąg i będzie też światło z lokomotywy, więc tutaj można nie żałować światła. A im więcej światło cieni, tym naprawdę efekt wygląda ciekawiej. Jedziemy dalej, szukamy tu jakieś światło cieni. Tu mamy. Gdzie są jakieś błyszczące obiekty? Teraz z tej strony, tam mamy kabelek, tu mamy coś ładnego, tu jest coś fajnego, co można podświetlić. Zobaczmy, jak to wyglądało przed, jak wygląda po. Naprawdę ciekawie wygląda. Skopiujmy też dla porównania. Też wystarczy mi się. Wydaje mi się, że na dwa razy powinno być ok. Będzie to ciekawie wyglądało, intensywniej. No, zostawmy sobie to, tak jak jest. Wygląda to coraz ciekawiej. Teraz dodajemy sobie światło tutaj na naszej lokomotywie. Nowa warstwa. Światło lokomotywy. Podpisujmy warstwy. Będzie nam wszystko wygodniej robić. Ostatnio zacząłem podpisywać właśnie. Lokomotywa. Cień. Loko. Fotofiltery, bla bla bla, tory kolejowe, chmury, ok. I pamiętajcie, zapisywać co chwilę, bo jak nam się to wyłączy, to będą jazzy. Tutorial, stop the train. Na wszelki wypadek, gdyby mi się też miało to wyłączyć. I teraz pokażę kolejną zasadę już, którą kiedyś pokazywałem. Też można, prosty sposób na światło. Nie bawić się w ten sposób, zrobić to w ten. Zalać wszystko czarnym kolorem. Czemu wybrałem gradienta? O. Tak, można wziąć teraz filter, render i lens flare, czyli poświata. Ustawić ją na środku. Tak, na środku. I zmienić na 105 mm. Zmieni teraz skrócie na screen. I mamy światełko. Można select usunąć, deselect. Mamy nasze światełko w dosyć prosty sposób, które będzie przytwierdzone na lokomotywie. Ja sobie troszkę to zmniejszę. A to już wedle uznania oczywiście takie detale. Troszkę w lewo, troszkę w górę. Strzałkami to robię.
No. Troszkę tu mamy twardy róg oświetlenia, więc znowu gumka do akcji. Zwiększymy tutaj bardziej na większą tą gumkę. O. I wymarzymy ten róg. Tutaj jest on. O, tutaj. No. Twarde krawędzie usunęliśmy. 28 na 30 krycie. Mamy światełko, ale teraz musimy sobie wyobrazić sytuację. Ten pociąg się zatrzymuje, tak? Tak. W związku z tym, że się zatrzymuje, na pewno będzie jakaś para, ale. Aha, właśnie, para. Para pociągu tu. Ciu-ciu, to lokomotywa w końcu. Wybierzemy sobie jakiś smug. Co jest? Nie przygotowałem warstw z dymem. Dymem się przygotowujesz, jak zawsze. Już momencik, to załatamy. No i musicie mi wybaczyć, mała wpadka. Zapomniałem tylko tekstury z dymem, ale już wszystko jest. Łapiemy naszą teksturę. Odblokowujemy ją. Musimy zrobić na początek małą korekcję. Zmiękczyć jej krawędź. Właśnie tutaj. I tyle. Tak, żeby tutaj spód nie był twardy. Łapiemy naszą warstwę właśnie z dymem. Rzucamy ją do naszej głównej warstwy. I tak jak wam kiedyś wspominałem, efekty na czarnych teksturach, jak jakieś cząsteczki, światełka, migatełka i inne rzeczy na czarnym tle są o tyle proste do dodania, że wystarczy zmienić warstwę na screen i już mamy gotowy, ale krawędź jest nadal twarda. Miększymy ją. A właśnie, już. Teraz sobie zeskalujemy. Obrócimy ją w ten sposób. Zmniejszymy trochę. I damy tutaj. Mniej więcej w ten sposób. Nasza ciucia już się rusza. Można by skończyć, powiedzieć, proszę, oto jadąca lokomotywa. Jednak to nie jest wystarczające dla nas. Skopiujemy tą warstwę i trochę ją poszerzymy. W ten sposób. I jeszcze trochę. Tak, bardziej właśnie, żeby ona była szersza, bardziej w 3D. Zmienimy krycie na 58. Wystarczy. Można sobie jeszcze pokusić się o zabawę z perspektywą tutaj, ale nie jest to zawsze dobrym pomysłem. Chociaż tutaj nie wygląda źle. O, wystarczy delikatnie zeskalować, że ten tym ucieka nam tam do tyłu. Trochę to nie jest w środku. O, w ten sposób. Ja po prostu zacząłem dwie warstwy strzałkami, bo miałem zaznaczoną myszkę i strzałkami przesunąłem to w lewo. Więc mamy nasz dym. Lokomotywa się rusza, ale jednak nie zapominajmy o podpisywaniu warstw. Dym z loko. No, ja cię kręcę. No. Dobra, kij z tym. Dym z loko, kopiujemy jeszcze raz. I teraz musimy stworzyć proces hamowania naszej lokomotywy. W końcu ona się zatrzymuje, więc jakaś para się z boku może unosić. I jak haruje, zaraz cząsteczki tu będą odlatywały. Dobra, kliknijmy prawym przyciskiem na się Ctrl-T. Prawym przyciskiem myszy, perspektywa. Ta para musi tam gdzieś uchodzić, bo to w końcu hamuje. W ten sposób. Weźmiemy sobie trochę gumki. Poretuszujemy tutaj tą krawędź. Można sobie zwiększyć przezroczystość i nasycenie. Zmniejszymy gumkę na mniejszą. O, właśnie. Będzie to lepiej wyglądało. W ten sposób. Trochę krycia zmniejszymy. Ale naprawdę niedużo, na 85% wystarczy. I weźmiemy sobie teraz filter, rozmycie ruchu, czyli blur, motion blur. Tu mamy takie strzałeczki, dzięki którym możemy sobie generować trajektorię rozmycia. Zmniejszymy go na 17, mi się wydaje. Nie. Weźmy na 9. Na 1 dla porównania. Dajmy 8. O, właśnie, w końcu to ma być w ruchu. Bardzo ładnie. Teraz sobie skopiujemy jeszcze raz ten dym. Przeniesiemy go na tą stronę. Jak
przytrzymam klawisz Shift i będę przenosił, to będzie mi się on przenosił po równej linii. Nie będę mógł go ani w prawo, ani troszkę do góry, ani troszkę w dół przesunąć, co bardzo pomaga. Ctrl T i w poziomie obracamy w odbiciu lustrzanym. Tak. Tutaj też musimy trochę popracować nad uchodzeniem tej pary. Ona tam gdzieś z boku ma uchodzić. O właśnie, żeby to wyglądało trochę inaczej. Możemy troszkę to też rozszerzyć. Tak, żeby uzyskać inny efekt. Właśnie. Nawet jak trochę zeskalujemy mniej. Cofniemy trochę w prawo do tych krawędzi. Będzie już całkiem wyglądało inaczej. Ok, nasza lokomotywa hamuje, jest rozpędzona. Możemy też delikatnego blura rozmyć, dać się dodać samej lokomotywie. Motion blur do góry. 90 stopni wystarczy. I dać nawet 2 piksele albo 1. To ma być delikatne rozmycie powierzchowne. Że ta lokomotywa jest wprowadzona w ruchu. Ok. I jeszcze podczas hamowania, w końcu dbamy metal, a nie wiem, czy rzucaliście kiedyś kamykami w tory w celu uzyskania iskry. Ja to robiłem, dostałem manto przez to kilka razy, ale co tam warto było. Jak tylko pojawiła się iskra rzuconego kamyka o to metalowe tutaj, to była frajda. No ale dobra, podczas hamowania na pewno jakieś iskry wystąpią, więc przygotowałem też tutaj bardzo prostą teksturę z Sparks Particle. Czyli takimi podczas, nie wiem, cięcia boszem czegoś, bardzo podobny efekt można uzyskać, na czarnym tle nagrać. I to samo, po prostu screen. I stąd wychodzą nasze cząsteczki mniej więcej. Tutaj trzeba krawędź troszkę też gumką załatać. Zmniejszmy nasycenia, dać się wielkość. Usuńmy te twarde krawędzie tych cząsteczek tutaj. Tak. Dajmy też trochę czarno-białego. Usuńmy troszkę kolorów. Black and white. Create clipping mask. Zmienimy na pewno mniej niż 50%. Dobra. Teraz mamy tutaj nasze cząsteczki, które sobie podczas hamowania wystąpiły. Możemy się pokusić o małe światełko w tamtym miejscu, wystarczy sobie, ale teraz to już koloryzuję, ale dobra. Małe światełko, wybrać screen. Tutaj mniej więcej, pod naszym pociągiem najlepiej będzie dać, o właśnie, pod pociągiem. Cień. O, tutaj. Screen. Warstwa mi się zeskrolowa, działa mi się, warstwa zmienia. Zwiększmy sobie to tutaj. Aha, gumka. Pamiętajcie, żeby wybrać pędzel. Troszkę większy. Jeden strzał, ale większy. O, właśnie. O, takie coś chodziło. Stamtąd wypadają nasze cząsteczki. Jest tam troszkę światło od iskier. Tutaj się nie martwimy o tą część, bo zaraz zasłonimy tą część moją osobą. Więc nie ma co się martwić. Na ten czas na razie tyle. Za chwilę będzie reszta korekcji kolorów. Przejdźmy sobie do tego ćwoka i usuńmy to zielone wokół. Wystarczy sobie wziąć gumkę. Nie stawiałem wózków po to, żeby było łatwiej to wycinać. Na razie tak, tylko z grubsza. Czyli kolejny raz przypominamy sobie zasadę wycinania włosów. Tutaj. Teraz zmienimy sobie brusza na takiego mniej więcej. Ustawmy 6 pikseli. I najbliższego zooma jakiegoś się da. Ustawmy. Takimi krawędziami delikatnymi zielonymi się nie przejmujcie, bo i tak damy wszystko na czarno-białe i pokolorujemy to właśnie korzystając z zasady matte painting. Czyli wszystko do czarno-białego koloru, a następnie kolorystyka od zera. Bardziej wkomponujemy wtedy tego człowieczka tutaj.
Wiem, moje tutoriale są długie. Prawie po 40-50 minut, ale w 15 minut nie da się zrobić fajnego efektu. Trzeba na tym chwilę posiedzieć. I warto też takie rzeczy umieć, znać zasady. W sumie grafika to jest jakby nie patrząc jakaś przyszłość. Więc nawet jak ktoś zakłada jakąś firmę i idzie do agencji reklamowej, po to, żeby mu zrobili jakieś logo, banner czy coś, bez problemu może orientacyjnie, a mam krzywą głowę, zlecić to, czego oczekuje, powiedzieć, co oczekuje od danej agencji, od danego grafika. Panie, ja żądam efektu z trzech warstw. Prosta, zwykła reklama. Dziękuję, do widzenia. I tyle. No i gość ma obwiązane ręce i musi tak zrobić. Mogę przygotować też te włosy moje, ale dobra. I już niedużo. Ciach, 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 ciach. Marzemy. Ciach, 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 tutaj jeszcze było. Zresztą i tak zaraz wyjdą defekty jakieś. Jak rzucimy to ucho krzywe. Jak wrzucimy to. Dobra, drugą stronę wymarzę sam, żeby nie tracić czasu na nagrywanie tutoriala. Jak wymarzę, to wracamy. Dobra, wyciąłem sobie to już. Zaczęliśmy 10 minut na tutorialu. Mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Takimi zielonymi krawędziami nie ma co się przejmować, bo jak wspominałem, rzucimy to zaraz na czarno-białe. Na razie wrzucamy to tutaj i ciągniemy na samą górę. Stój pociągu. W ten sposób. Zeskalujmy sobie to odpowiednio. Hey, what's up? Stop, please. Mniejszy. Jest bliżej, choć się ja ciągle mówię o sobie, jestem bliżej. Więc mniej więcej, dobra, tak jest mniej więcej dobrze. W ten sposób. Troszkę jeszcze w prawo. W końcu ja ten poziom mam zatrzymać. A teraz weźmy sobie Image Adjustments i dodajmy sobie znowu Black and White. Tutaj jest taka zasada, że jeśli nadaje efekt z tego miejsca, dodaje się do warstwy, czyli mogę go później utworzyć jako maskę przycinającą albo pod dany obszar moich efektów. Z tego miejsca dodaję efekt bezpośrednio na warstwę, czyli rzucam na jedną warstwę. I dlatego stąd daję sobie czarno-białe, żeby nie robić większego syfu w moich warstwach. Wybiorę sobie jeszcze ten Bridge Contrast. Troszkę się muszę przyciemnić. Większy kontrast zróbmy. Tak, starczy. Znowu sobie skopiujemy już gotowy nasz gradient map. Dodamy go tutaj na moją osobę. Create Clipping Mask. Zmienimy z Darken, zobaczymy na Multiply, jak będzie wyglądało, czy na pomnóż. Oj, nie na siebie dodałem. Właśnie. W ten sposób. Nie no, zobaczmy jednak na Darken. O to chodzi. Tutaj naprawdę na niedużo, to ma być tylko delikatna poświata odbijająca się wszystko wokół na moją osobę. Pokolorujmy teraz mnie. Wejdźmy sobie niżej. Zmieńmy na soft light. Skorzystajmy jeszcze raz z mojego zdjęcia, czyli musimy skądś wziąć kolory. Tak jest. Release Clipping Mask, bo się otworzyło. I weźmy sobie na początek kolor skóry. Tutaj taki mniej więcej ciemniejszy obszar. Kliknijmy sobie Soft Light. 39 na 39 powinno wystarczyć. Trochę mniejszy. I kolorujemy. Ale wróć. Po to dokładnie pokolorować.
mam długie ręce. To mu paskę kij z nią. Stresuję się ja. Zmniejszmy. Na 16 powinno wystarczyć. Tutaj mniej więcej. Łapska. Uszy. Okej. Jeans. Now tight jeans. Dobra. Starczy. Taki ciemniejszy. Weźmiemy stąd, z tego miejsca. A, dziwi się, czemu to się źle koloruje, a ja znowu nie zaznaczyłem prawidłowej warstwy, właśnie w ten sposób. Tą warstwę musimy pokolorować, a to tak jak mówiłem, znowu na szybko, z takimi rzeczami wy musicie sobie siedzieć. To jest tylko tutorial, nie będziemy tracić czasu też na pierdoły. Dobra. Zobaczmy, może jeszcze trochę włosów ściągniemy. Tak, tylko trochę. Tu jest dosyć ten kolor fajny. Włoski malujemy. W końcu nie mogą być całkiem czarne. Muszę mieć jakiś tam swój kolor. W ten sposób. Skopiujmy sobie to i zobaczmy, chodzi o skórę bardziej, o, w ten sposób. Nawet tutaj nie ma defektów. Już jesteśmy bardziej wkomponowani. Teraz możemy sobie usunąć, podpisać tą warstwę. Damian, tak mam na imię. I oczywiście gumka oraz krawędzia. 145. O 36 wystarczy. I krawędzie, jedziemy z krawędziami. Same krawędzie. No, tu za mocno przesadziłem. Paluszki, tak jak wspominałem, znowu musicie tutaj też chwilę posiedzieć i dokładnie sobie to zrobić. No właśnie. Stój! Nie jesteśmy teraz bliżej końca. Nagrywamy już 43 minuty. Strasznie długo. Ale coś za coś. Teraz dodamy sobie poświatę. Energy Field. O, coś takiego. Znowu na szybko wymyślone. Ej. Ej. Wystarczy zmienić na screen. I znowu mamy fajną opcję. Teraz sobie to zrobimy w ten sposób, że zaznaczymy mniej więcej wymaganą przez nas część tego. Tutaj wystarczy. Ctrl X, Ctrl V. W ten sposób, znowu na screen trzeba to zmienić. I to teraz idzie przed naszą osobę. W ten sposób, tutaj na środku najjaśniejsze. Gumka. Trzeba poprawić tutaj końca. Musi iść od jak najjaśniejszego do najciemniejszego. Tak. W ten sposób. Wszystko jest zrobione prostymi środkami. Najwięcej energii oczywiście na środku. O, w ten sposób.
Teraz, skoro mamy tutaj tą poświatę, więc musimy stworzyć warstwę poniżej światło, które jest właśnie tonowane dzięki naszej poświecie. Tutaj wziąłem byle jaki kolor. Wziąłem jak największy brusz, by to być takie światło. W ten sposób. Zobaczmy, przed. Ten sposób właśnie, chodzi o to tutaj, światło ma tutaj padać. Teraz stwórzmy światło na mojej osobie. Do tego typu wchodzimy klikając dwukrotnie szybko na moją warstwę, bądź prawie przyciskiem myszy Blending Options. Wybieramy sobie stąd opcję Layer Style Inner Shadow, czyli shadow, cień w środku. Zmienimy sobie na Normal, krycie na 100%. Kolor, o. Idealnie, taki niebieski. Wielkość mniej więcej 10 pikseli. Dystans 3. 4. Trochę jednak zmieńmy na 68%. O, w ten sposób. Tu mamy tego światła sporo. Zobaczmy, tutaj wszędzie oddaje to światło, krawędzie, dłonia. Teraz musimy trochę poszaleć światłem bardziej na rękach. W końcu te palce muszą być bardzo naświetlone, bo ta energia tutaj tego pola magnetycznego jest największa w tym rejonie, więc trzeba się tutaj pokusić o kolejne dodatkowe światło. Quick Mask. Screen. O, właśnie w ten sposób. Tutaj mamy jak najwięcej światła. Zmniejszmy jeszcze nawet, dodajmy więcej na te krawędzie palcy. O. Dodajemy znowu warstwę. Wypełnimy ją 50% szarością. Overlay, czyli nakładka. Dodge and Burn, zasada. Przyciemnimy krawędzie, które trzeba przyciemnić, a które trzeba rozjaśnić. Tutaj oczywiście mamy ciemniej. Tu jest pachy. Tutaj troszkę ciemniej. Tutaj też jest trochę ciemniej, ma być, bo to jest w końcu tył nieoświetlony. Tutaj. Teraz sobie podjaśnimy te rogi, które mają być jaśniejsze, czyli te krawędzie, dokładnie. Znowu ręka. O, w ten sposób, tu jest ciemniej, z przodu jest jaśniej. Ten bok troszkę też wyjaśnimy, a tamten obok zciemnimy. Tu. I trochę tutaj, dobra. Coraz lepiej to wygląda. To wszystko, co my tu mamy. No, w końcowym efekcie, co tu jeszcze mamy? Mamy Optical Flares. Weźmy sobie kolejną warstwę. Tym razem bardzo prostą jest Optical Flares. Są to darmowe ze strony PSD Box. Więc każdy z nas może mieć. Ja oczywiście tego tutaj Opticala też wrzucę do warstw. Żeby od razu było wszystko pod ręką. Zwiększymy. Wymalujemy sobie to na czarno. I kolejny raz mamy prostą zasadę dodawania tego światełka. Wystarczy zmienić na screen. I rzucamy to znowu pode mnie. W ten sposób. Troszkę zeskalujmy na mniejsze. To jest ogromne, jak sami widzicie. Chodzi mi bardzo tylko o te rogi. O, właśnie o te tutaj światełka. Paski światełek po bokach. W celu oddania jeszcze lepszego efektu. Wygląda to całkiem fajnie już. Dodajemy teraz powoli finalne efekty. Filter. Przepraszam znowu za to, że przerwałem, ale zawsze ktoś coś chce ode mnie. W tym momencie jak coś robię, jak nagrywam. Jak nic nie robię, siedzę, nikt nic nie chce. Jak ktoś zacznę robić, to od razu wszystko. Sprawę, pytania, gdzieś tam, zrobię ten, to. Dobra, nieważne. Weźmy sobie tak, jak skończyliśmy. Dodamy sobie trochę tutaj chmur, mgły dokładnie.
robi ten efekt. Wystarczy wejść tutaj w filter, render i chmury, bądź clouds, zmienić trochę przezroczystość, wziąć gumeczkę, dosyć na wysokie tutaj teraz skrycie i maziemy, 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 maziemy. Tutaj nie trzeba odblokować. Zmienimy jeszcze krycie w ten sposób. Skopiujmy. Tam trochę chmur też dodamy, gumeczka. Tam gdzie się właśnie te chmury, w okolicach. O, tam. Tutaj to sobie odsłońmy jak najbardziej. Ten pociąg. I wygląda już to całkiem fajnie. Teraz kolorystyka, gradient map, z czarnego do białego, tak jak jest, teraz ustawione. Multiply, przyciemnimy wszystko, 43%, jak najciemniej żeby było. Kopiujemy, trzymam Alt, przenoszę do góry. Screen, obrócimy, czyli dodamy teraz trochę światła do tego wszystkiego. Zobaczmy przed, zobaczmy po. Teraz sobie dodamy troszkę gradient mapa, ale z światłem jako niebieskim. Oddaje nam to niebieskie światło. Trochę jaśniejsze to światło. Dobra. W ten sposób i popatrzmy sobie. Można sobie nawet popatrzeć, jak niektóre efekty działają. Tutaj będzie na przykład tak. Screen będzie to wyglądało w ten sposób i już mi się podoba. Naprawdę nie dużo, 14%, ale zobaczmy jeszcze. Mamy Color Dodge. Tak, 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 tak. Pin Light. W sumie zostawmy sobie Pin Light. Ale porównajmy jeszcze ze screen. Jest tak. Jest tak. A niech będzie to. Zobaczmy przed. Zobaczmy po. Już to jeszcze lepiej wygląda. Dodajemy sobie teraz nową warstwę. Weźmy Image, Apply Image. Kliknijmy sobie OK. Teraz mamy to wszystko, co mieliśmy tutaj w jednej warstwie nowej. Więc już to, co się dzieje pod spodem, jest nieaktywne. Koniec zabawy, koniec sielanki. Dodajemy sobie filter Sharpen, no Sharpen Mask. Zobaczmy, ja mam to ustawione tak. Trochę podkręcimy tutaj właśnie ostrość naszego zdjęcia. Pozwolę sobie zmienić na 11. Tu mamy amount, czyli ogólne zasady działania tego natężenia naszego efektu. Jak sami widzicie, im bardziej, tym jest to w ten sposób. Dajmy sobie na 60. Tu mamy radius, czyli obszar jakby tego przykładowego rozmycia. Zostawmy sobie na 11 przykładowo. I tu mamy też siłę działania naszego rozmycia bądź ostrzenia. Przykładowo w ten sposób wygląda to jak jakiś komiks. My sobie zostawimy na 7, wystarczy. Zobaczmy przed, zobaczmy po. Tutaj cienie, wszystko krawędzie są wyostrzone. Zostawmy sobie tak na 9, zobaczmy. Trochę było za bardzo rozmyte. Zostawmy znowu na 11. Na 9. O, teraz to wygląda całkiem fajnie. Tylko ten księżyc mnie teraz wkurzył. Okropne tekstury. W sumie mogliśmy sobie jeszcze zrobić Dodge and Burn na chmury, ale już trudno. Nie ma sensu. Stop the train. Pociąg sobie jedzie. My go próbujemy zatrzymać. Super efekt z kadr z filmu jakiegoś. Dodajmy sobie jeszcze ciekawej, prostej zasady lepszenia wizerunku zdjęcia czy też ujęcia. Wziąłem sobie narzędzie zaznaczenia, wybiorę sobie teraz wiadro z farbą, wyleję je na całą krawędź, przytrzymam Alt, Shift, przeciągam w dół, czyli mamy kopię, wybieram sobie Select usunę zaznaczenia i mamy praktycznie gotowe ujęcie i praktycznie efekt skończony. Tam mgła, można sobie dodać, można nie, mi to się podoba. Pociąg sobie zatrzymujemy, jedzie. Oczywiście można też zmniejszyć to natężenie energii
pola siłowego, to już wedle uznania warto pamiętać o odpowiednim dodaniu światła. Wyobrazić sobie, jakby to światło padało. To akurat światło jest blisko, jest być na wyciągnięcie ręki, więc praktycznie oświetla całą moją osobę tutaj. Ten róg trochę mniej, ponieważ jestem odchylony w jedną stronę, więc tak za bardzo tutaj nie ma. Tu ramię też coraz mniej, ponieważ jest on zasunięte tamtymi brzegami mojego ciała. Dobrze, że nie ma dużego brzucha. To byłoby więcej roboty, bo był tutaj straszny cień za brzuchem. Na szczęście ja nie jestem. Nie mam dużego brzucha. No i co? No i kolejny efekt zrobiony. Przed nami świeża ilość nowych pomysłów. Mam nadzieję, że również długich i wyczerpujących. I że widzimy się, znaczy słyszymy się w następnym tutorialu. Siema!